Dzień dobry, Mateusz Blachnierek, witam serdecznie w Rodzinnym Serwisie Informacyjnym. Jesteśmy tu po to, by dostarczyć Wam wiedzy, wsparcia i inspiracji w codziennych wyzwaniach rodzicielstwa. Zapraszam. To już pewne, deprawująca edukacja seksualna wejdzie do szkół. Jutro Dzień Wszystkich Świętych, a zatem pora na rozmowy z dziećmi o śmierci. Zapraszamy na 16. Międzynarodowe Forum TatoNET – Godność i służba. Po co dbać o duchowość i czym różni się od religijności? Kolejna rozmowa z cyklu Człowiek, czyli CUDER, już na naszym kanale. Zapraszamy. Troska o zdrowie dzieci przykrywką do demoralizacji polskich dzieci. Od przyszłego roku szkolnego dobrowolne wychowanie do życia w rodzinie zastąpi obowiązkowa edukacja obywatelska już od 4. klasy szkoły podstawowej. W rozmowie z Newsweekiem autor podstawy programowej, profesor Zbigniew Izdebski, ujawnił, że już w podstawówkach uczniowie będą zapoznawani z tym, jak używać prezerwatyw, a także uczyć się o homoseksualności czy transpłciowości. Budzi to sprzeciw środowisk prorodzinnych. Grupa Proelio podkreśla, że obligatoryjność takiego nauczania jest naruszeniem konstytucji, która gwarantuje rodzicom prawo wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem. Fundacja ProPrawo do Życia ostrzega, że nauczanie tych treści w szkołach jest przeprowadzeniem rewolucji antymoralnej w umysłach i sumieniach uczniów. Swój sprzeciw można wyrazić w petycji „Nie dla deprawacji seksualnej w szkołach”. Link w opisie. Już jutro 1 listopada, a więc Święto Wszystkich Świętych. To doskonała okazja, aby porozmawiać z dziećmi o śmierci. Zachęcamy do przeczytania tekstu Pauliny Michalskiej o tym, jak tę trudną rozmowę przeprowadzić. Dowiesz się z niego, dlaczego udawanie, że nas to nie dotyczy, i okłamywanie dzieci, że na przykład dziadek, który zmarł, wyjechał na wakacje, nie jest najlepszym pomysłem. Choć to temat dla wielu z nas bolesny i trudny, to nie uciekajmy od niego. Pozwólmy sobie i naszym dzieciom na wyrażanie i przeżywanie emocji po swojemu. Po więcej szczegółów zapraszamy na www.polskieforumrodziców.pl. Nie ma nic lepszego dla naszych dzieci niż dobre i zdrowe relacje z rodzicami. Dlatego zapraszamy na 16. Międzynarodowe Forum TatoNET, które w tym roku odbywa się pod hasłem Godność i służba. To wydarzenie dla ojców, którzy wiedzą, że są niezastąpieni w przekazywaniu wartości dzieciom i poszukują najlepszych praktyk w budowaniu zdrowej rodziny. Tato.net to społeczność setek mężczyzn, którzy są strażnikami godności rodzin w ojcowskiej służbie. Podczas forum eksperci podzielą się wiedzą na ten temat, a uczestnicy swoim doświadczeniem. Wydarzenie odbędzie się 9 listopada w Lublinie. Więcej informacji na www.tato.net. Człowiek to cuder, czyli ciało, umysł, duchowość, emocje i relacje. Z tych wszystkich elementów składa się każdy z nas i nie da się człowieka zredukować tylko do jednego z nich. Dlatego tak ważne jest dbanie o to, by pielęgnować i rozwijać wszystkie. Zapraszamy na cykl rozmów o tym, jak to robić. Na naszym kanale YouTube znajdziecie kolejną rozmowę z cyklu, tym razem poświęconą duchowości. Dr Jolanta Kraśniewska tłumaczy, czym różni się duchowość od religijności, jak dbać o prawidłowy rozwój tego puzla człowieczeństwa i jak go rozwijać u naszych dzieci. Bardzo dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie. To dzięki Wam tworzymy rodzinne serwisy informacyjne i prowadzimy portal Polskiego Forum Rodziców.pl. Link do portalu Buy Coffee, na którym można nam postawić wirtualną kawę, zamieszczamy w opisie. Bardzo nam pomożecie, zostawiając polubienie pod filmem, wpisując komentarz i wysyłając link do znajomych, do czego gorąco zachęcamy. Subskrybujcie nas, żeby być na bieżąco. W imieniu całego zespołu Rodzinnego Serwisu Informacyjnego dziękuję za uwagę. Mateusz Blachnierek, bo rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić.